kiedyś, pewnego mrocznego podwieczoru... Nie, tak naprawdę to chciałem wam powiedzieć jakąś dupioną historię, ale prawda jest taka, że chciałem wam nagrać coś innego i trafiło na coś, co się nazywa Visera Cleanup Detail Shadow Warrior. Przeglądając wczoraj mojego Steama, zauważyłem, że mam coś takiego w bibliotece. Nigdy tego nie kupowałem, skapnąłem się, że to jest coś, co dostałem za darmo, kiedy kupiłem Shadow Warrior, w którego notabene nigdy jeszcze nie zagrałem, ale hej, było chyba w jakiejś paczce. A więc to, co miałem mówić na początku. Ktoś kiedyś opowiadał mi, że jest gra o byciu, kurwa, sprzątaczem. Nie wierzyłem mu, no ale jak bardzo bym się, kurwa, mylił, nie wierząc mu, gdyż to jest gra o byciu sprzątaczem. Tak. Mamy mopa, mamy ręce, jak każdy normalny człowiek. Nie wiem, co to w ogóle zrobiło. Mamy mopa. No i co, kurwa, no czyścimy, no pracujemy jak prawilny człowiek, a nie jakiś opierdalający się YouTuber. To jest symulator YouTubera, gdyby YouTube nagle zniknął, nie? Tak krótko mówiąc. Tak mi się przynajmniej szczerze wydaje, no. Łazimy. Zdążyłem zorientować się, że nasz mop potrafi się brudzić i trzeba tego mopa umyć. Przed chwilą, zanim nagrałem ten odcinek, to zacząłem kminić, jak ja mam się, kurwa, tym po prostu tego mopa wyczyścić. Ho, 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 ho! Jakbym, kurwa, rzucał czar jakiś. Owada kadawra! Nie mam różdżki, ale to żaden problem. Gra jest zostawiona w klimacie Shadow Warriora, w którym domyślam się, tak patrząc po okolicy... Tak, mogę nosić też... mogę nosić też kawałki ludzkich, no... No mogę nosić po prostu kawałki ludzi, nie? No ale krótko mówiąc, zostawiam też po sobie krwawe ślady, jeżeli wejdę w coś i potem będę łaził. Nie zostawiam. Dobra, nieważne. Dwie rzeczy, bo ja już widziałem dawno temu gameplay z tego, kiedy powiedzmy z wersji tego, która nie dotyczyła takiego miejsca z Shadow Warriora, tylko jakiejś stacji kosmicznej. O! Jezus Maria! Fuck you, game! A więc tak, mamy piec. Mamy piec, którym normalnie, kurwa, palimy to wszystko, co tutaj podnosimy, żeby normalnie bardzo ładnie sobie to wszystko wysprzątać. Mogę w ogóle... Nie, miecz chyba też jakoś muszę spalić. Ja wszystko muszę tutaj spalić, żeby było ładnie i czysto. Wyobraźcie sobie, jak bardzo miałby... Zaśpiewałbym niczym Sinatra, ale kurwa nie umiem. Resztki ludzkiego ciała wrzucamy do pieca. Tak bardzo niedzielna rozrywka. Prostory niedzielne, w sumie jest przecież niedziela. Tyle śniegu najebało, wstaję dzisiaj, bo nagrywam to w niedzielę. Wstaję dzisiaj, patrzę i tyle Nie trafiłem, robię sobie... Nie! Nie zamykaj się, piecu! Robię sobie tylko coraz większy... No żeż chuj! Właź do pieca! Spróbujmy może... Dobra, zrobię to... Jezu, jaki ja syf robię. Wiem, że drugą rzecz, którą można robić, jest wzięcie normalnie wiadera. Wiadero weźmiemy sobie do tej pierwszej lokacji. Gra ogólnie ma problemy z optymalizacją, bo coś trudno mi uwierzyć, żeby gra o sprzątaniu mopem miała... Kurde... Wiecie... Miała mieć jakieś problemy z wydajnością na moim kompie. Aha! To jest, rozumiem, takie coś, żebym... Czekajcie, wezmę sobie. Przetestuję, czy to ma jakieś takie grubsze zastosowanie, czy po prostu to jest takie... Taka paczka. Kurwa, no nie powiem, no. Poszalałem. O, jak ładnie teraz się wszystko zrzuca. Jak złapię i kliknę, to się wtedy tak ładnie obraca. O, proszę, oj, tu jest kolejny dyspozytor wiaderek. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Sprzątanie od zawsze było moim marzeniem, a teraz mogę je zrealizować. Mogę, rozumiem, popakować te wszystkie nogi tutaj. Szkoda, że nie mogę jakoś widoku oddalić. Dalej sobie nie umyłem mopa. W ogóle mam trzecią rzecz, czyli taki wykrywacz. Nie wiem, czego to jest wykrywacz. No fucking idea, szczerze mówiąc. Coś mi skanuje, ale nie jestem pewien do końca co. No i... Kurwa mać! No i nasze zadanie jest proste. Mamy, krótko mówiąc, pozbierać te wszystkie resztki, szczątki. O Jezu! Jezu, jak dopakowałem! Ale w miarę dam radę iść.
teraz to rozumiem, dam radę zrzucić do pieca, tylko żeby mi się to wszystko nie wyjebało na zewnątrz. O, proszę, jak pięknie. Dobra, zamknijmy piec, bo piec to... To za chwilę. Weźmy sobie karabin ze sobą. Weźmiemy sobie karabin na tą pierwszą salę. A chuj, no się przyda. Może wiaderka będą chciały się buntować. Weźmy wi... Kurwa, serio? Z tego ta muzyka leci? Pierdol się, wiesz? Ridiculously fucking interesting. Normalnie bym cię, kurwa, zmiażdżył, ale piec jest za daleko i mi się nie chce ciebie nieść. Weźmy wiadro, wróćmy do pierwszego pokoju i posprzątajmy tam prawilnie tak jak należy. Czemu? Bo tak. Dobra, zrzućmy je sobie tutaj, wybierając z powrotem mopa. Mopa możemy normalnie w wodzie opłukać. No i zasuwamy dalej, youtuber, kurwa, po godzinach. Po godzinach YouTube'a, takie, wiecie, to było takie symboliczne. Ostatnio mówiliście, że podobał wam się taki losowy, randomowy odcinek z innych gierek. Najlepszym przykładem był Turbo Dismount, tak więc miałem wrażenie, że, no, że ta gierka też wam się spodoba, dosłownie jak tylko zobaczyłem wczoraj w mojej bibliotece Steam i przypomniałem sobie, co to za gierka w ogóle jest, to stwierdziłem, że szczególnie, że to jest jakaś taka niestandardowa wersja tego, to tym bardziej wam się spodoba. A dlatego postanowiłem ją nagrać. Dobra, weźmy sobie wiadro, chodźmy do tego, chodźmy może do ostatniego pokoju. W ogóle tutaj ta gra ma całkiem fajną grafikę, ale jak już mówiłem, nie jest do końca zoptymalizowana i osobiście mi się trochę rżnie. Dobra, co my możemy tutaj podziałać? No, nie ko... To mi profesjonalnie wyszło. Niekoniecznie chcę od razu, wiecie, chcę od razu tutaj zmywać, ponieważ mamy dużo rzeczy do roboty. To znaczy, nie ma po co zmywać, póki tego wszystkiego nie spalę tak naprawdę. W ogóle, jeżeli słyszycie moją klawiaturę, wybaczcie, ale... Mam najlepszą możliwą klawiaturę na świecie, przynajmniej w moim guście, czyli mechaniczną z przełącznikami Blue, które są dość głośne, ale mam nadzieję, nie będziecie tego jakoś w miarę słyszeć. Szkoda, że ja nie mogę tym rzucać, mogę tylko tak, wiecie, leciutko przed siebie, powiedzmy, pchnąć. Spróbujmy sobie tutaj posprzątać, poczujmy się jak prawilny sprzątacz. Te głowy są piękne. Opowiedz mi swoją historię, głowo. Albo nie, pierdol się, pal. Na, palenie zabija. Tak. Czcimy normalnie Hakuna Matata i inne takie sprawy. To nie miało żadnego sensu. Mam tutaj gdzieś jakieś pudełko, bo w sumie łatwiej by mi było to wszystko chyba do pudełka zrzucać. Weźmy sobie pudełko. Pudełek mamy chyba nieskończoność. O, ale mam epicki pomysł. Co mi ułatwi życie? No, na pewno, kurwa, nie to, że mogę skakać tylko na 30 cm. Jej! Kurwa, jak ja tą głowę wyjąłem? Takiego mam idealnego, idealny celownik. Łatwiej będzie mi zrzucać rzeczy tutaj, jeżeli będę lekko nad tym, nie? Naciskając drugi raz lewy przycisk, możemy sobie obrócić to w taką w miarę neutralną pozycję. I to całkiem fajnie działa. Proszę bardzo, jak ładnie wszystko... Nie, nie chcę! Pierdoli mi się i robię coraz większy syf, szczerze mówiąc. Niż porządek. Ho! No kurwa, no... O, wskoczyłem, brawo! Widzę, że jakiś kurwa trening musiałeś... To było jakieś szklane? What? Dobra, odstawmy to sobie tutaj. Przepraszam. Czy ja tutaj mogę spalić dosłownie wszystko, tak? Kurwa, kawałki szkła... Tobie dwa i kawałek szkła, serio, nawet szkło muszę tutaj... No nie no, w sumie to no... Czemu miałbym nie sprzątać akurat szkła, co to... Szkło jest jakieś takie... A! Jezu! Nie! Kurwa! Się zjebało, no. Zostało tam cokolwiek? Nie! Wszystko się wytrząsnęło ze środka. U was zbagowałem to. Jezus Maria. Wątpię, żebyśmy w tym odcinku posprzątali wszystko, no bo kurwa bez przesady, żebyśmy robili długaśny odcinek z symulatora sprzątacza. Dobra, nie, bo chciałem sprawdzić, czy się w miarę trzyma to szkło tam w środku. Gdyby się nie trzymało, to trochę dupianie by było to w tym nosić. Dobra, naprawmy sobie to. Na razie chcę tak ogólnie pozbierać to wszystko, co się tutaj znajduje. Bo, no bo tak czy siak nas to czeka. Części ciała są oczywiście najgorsze. Części ciała są najgorsze, bo zostawiają po sobie krew, no ale...
Mimo wszystko niczego tutaj nie możemy zostawić. Czekajcie, to sobie obrócimy, żeby ładnie tutaj wpadło. O Jezu! What the fuck? Kurwa mać! Zbugowałem wszystko na 10. stronę. Obróćmy to sobie ładnie i zrzućmy tutaj. O proszę. Tego nie dam rady tam chyba włożyć, więc to od razu tutaj. Tego klonkwiaka dużego pójdziemy spalić. Skąd ja wziąłem określenie klonkwiak, nie wiem, jakoś tak nauczyłem się w toku mojego życia. I szczerze mówiąc, wiecie co, ta gierka... O, serduszko! Jak patrzę na to, co tutaj zostało w tej sali, to jest zajebista zachęta, żeby zagrać w grę. Jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało i na jakiegokolwiek psychola by mnie to tutaj nie kreowało, to jak widzę to, co się tutaj dzieje, to naprawdę mi się to podoba. Powiedzcie, czy chcielibyście zobaczyć w ogóle jakiś gameplay z Shadow Warrior'a na przykład. W ogóle możecie dać znać, czy chcieli... Nie! A gdzie ten miecz? Przecież ja go tam... No właśnie tak... Nie do końca go tam włożyłem. Tak czy siak, dajcie znać w komentarzach, jako że to materiał z takiej totalnie pobocznej gierki. Możecie dać znać, czy macie jakieś inne typy na takie właśnie randomowe, mniejsze gierki, które chcielibyście u mnie zobaczyć. Bo ja wiecie, ja chętnie zagram, tylko ja nie znam żadnych sensownych tytułów. Dobra, to niech się tam pali, zamknijmy to. Nie wiem, ile to będzie trwało. Nie będę się na razie, jak już mówiłem, zabierał za sprzątanie, znaczy za zmywanie bardziej. Zostawiam wszędzie ślady z krwi, ale one się chyba nie ciągną w nieskończoność. No właśnie. My tak jakby bierzemy ze sobą kawałek tej krwi, ona zostaje. Tam już jest zablokowana droga z tego, co się orientuje. Dobra, weźmy sobie to gówno. Tutaj mamy parę części ciała. Oho, ho, cink, ciąg, ciąg, majtki, ściąg. Gro, działaj normalnie w tych 60 FPS-ach. Musiałbym sobie chyba motion blura wyłączyć, bo on tutaj tak średnio działa. Nie, no, kurwa, pociski! Serio! Nie robicie sobie ze mnie jaj, mam zbierać łuski? Lock and load! Fajne teksty ma ten sprzątacz, tak stara się, powiedzmy, cisnąć bekę z tego, co się tutaj działo. A ja nie chcę tego... Ła, nie! Kurwa! A, no tak, przecież kurwa ten proces odwracania czegoś to jest po prostu takie bardzo szybkie machnięcie tym, więc się nie dziwię, że przy okazji wyrzucam wszystko, co miałem w środku. No, no wpadnij, że tam, no. Nie! Broń chcę złapać. No, chciałem to jakoś tak przetrząsnąć, ale mi się nie udało. Dobra, wpadło, Jezus Maria. Hajs. Przestań pierdolić. Każda kolejna noga wrzucona do pieca to krok do przodu. O, dobra, udało mi się wtrząsnąć to do środka. Kolejne łuski tutaj są. Łusek nie mam co obracać w powietrzu. Jesus. A co to kurwa? Światło, muszę posprzątać światło. Nie, gra ma mnie gdzieś. Co to w ogóle jest? Czy to jest kawałek jak... O kurwa, zepsułem to. Nie, zepsułem lampę, ale jestem zjebany. Dobra, chodźmy z tym. Słyszałem tu gdzieś pocisk. Gdzie on jest? Aha, to mi przecież kurwa nie tylko pokazuje rzeczy, które są, ale też popsyw na... No, chwytaj całą skrzynkę, no. Ja usłyszałem przed chwilą jakieś tam stukanie łuski i się zastanawiałem, czy to jest to, co ja niosę, czy to jest kurde... Nie, to tam w środku się chyba buja. Spaliło się to poprzednie, spaliło się. Do pieca, kurwa! Fajne jest to, że on wrzuca po prostu do pieca wszystko, łącznie z tą paczką, nie? Tutaj widzę, że budżet ma całkiem niezły na to sprzątanie. Dobra, zamknijmy ten piec. Niech to się tam pali w środku, ale do kurwa zebrania wszystkiego stąd to jeszcze nam trochę zostało. Zróbmy tak. Jesus fucking Christ. Widzicie, praca sprzątacza nie jest kurwa prosta. Nie jest taka prosta, jak się wam wydaje. Róbmy to może powiedzmy... Wow, coś się zbugowało. Tutaj jakieś randomowe torsy. Ja myślę, że najlepszą taktyką będzie po prostu zająć się
pomieszczenie po pomieszczeniu od tego właśnie, powiedzmy, najmniejszego. Oczyścimy je w 100%, nie będziemy tutaj już włazić i ono zostanie czyste. No, wiś tam się... O, proszę bardzo. Trzeba pamiętać, żeby to jakoś w miarę obrócić, bo to wtedy, powiedzmy, bardziej pasuje do tych skrzynek. Czy to jest jakiś... Ja nie widzę do końca, gdzie tutaj są Gdzie jest ten kawałek szkła, który ja podniosłem? Nie wiem, zniknął. Co to kurwa jest? Właśnie dobre pytanie, co to jakiś kawałek mięska? No to wątroba, nie wątroba? Trudno powiedzieć. No nie no, to są kawałki ludzkiego ciała, tylko że kurwa... Jakiego? Jakie kawałki w sensie? Nie wiem, jelita? Robię syf, większy niż normalnie sprzątam. Na razie muszę zwłoki posprzątać, potem przyjdzie czas na zmywanie. No, właź tam do środka. Uda się? Uda się! Wyniosę to stąd. Muszę tylko bardzo ostrożnie stąd wyjść, bo jeżeli nie będę... Kurwa, śmieszne. Ale śmieszne teksty ma ten koleś tutaj, sprzątacz. Dobra, wiele więcej już nie wezmę. Muszę bardzo uważnie i powoli iść do tego pieca, bo to wszystko, kurwa, wytrząsnę, a tego byśmy nie chcieli. Odgłosy w tej grze są popierdolone, to wszystko wydaje 100 odgłosów na sekundę. I tak, kurwa, cały czas. Płoń! Domyślam się, że ja jestem odporny na ogień, jako że jestem sprzątaczem, taki wiecie, perk klasowy. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj mamy do wyzbierania. Nawet takie małe pokoiki jest trudno, kurwa, wysprzątać, bo tutaj tyle resztek jest dookoła. Ahoj! Czy wy też nienawidzicie, kiedy sprzątacie urwaną ludzką nogę, chowacie ją do paczki, a ona wam wypada? No właśnie, to jest... A czy nienawidzicie, kiedy macie Parkinsona? Najwyraźniej tak. No, mylą mi się przyciski. Prawym upuszczam, a jak dwa razy kliknę lewym, to podnoszę i obracam. Ja pierdolę, jak ja to zrobiłem. Postawiłem lampę na skrzynce. Fuck yeah. Leż. Dobra. Czy coś jeszcze znajduje się tutaj lub w najbliższym otoczeniu tego pokoiku? Kolejna lampa. No, o kurwa, zepsułem ją. Nie! A, what the fuck, ja lampę podniosłem, chciałem całą paczkę podnieść. Jezus Maria. Gin, lampo, nie chcę cię tu w ogóle. Tobą się później zajmę. Dobra, już chyba tutaj posprzątałem wszystkie śmieci, które się tutaj znajdują. Śmieci więcej nic nie widzę. Teraz pozostanie kwestia posprzątania tego korytarza. Jak tylko to gdzieś tutaj wyniosę, najlepiej... Wow, najlepiej od razu do spalenia. Pierdol się. Dobra. Mamy tutaj wiadro, dlatego wiadro sobie weźmy w jakieś takie dość komfortowe miejsce, powiedzmy. One jest kurwa puste, kpicie sobie ze mnie! A mogę je na przykład tutaj odłożyć? Stanie się coś? Czy ta maszyna jest tylko do pozyskiwania wiadra? Co się kurwa... To jest też woda? Tak, to chyba tylko wiadra z wodą. Nie wygląda do końca jak woda, ale może to jest coś ze mną nie tak. Kurwa, już jest za brudne, serio? Strasznie często to trzeba obmywać. I uważać na tego mopa, żeby nie korzystać z niego jak jest brudny, bo to powiedzmy... Cofnie trochę nasz progres. Robię te ślady z krwi, mam nadzieję, że nie. Szczerze, no to na swój sposób ta gra jest naprawdę zajebista. Zaraz myślę, że ta woda może się zrobić dość nieprzyjemna. No i kurwa, jak widzicie, zostawiamy dalej te krwawe ślady. Ale hej, mamy już pewien progres. Ten pokój jest prawie kurwa czysty. Zastanawiam się, jak brudny... O, jak tak brudny jest ten mop, to chyba już jest za późno. No, powiem wam, że zaraz niedługo trzeba będzie wiadro zmienić. Tak by... Co się tutaj kurwa stało? Jakaś rozciągnięta tekstura? Nie! Tutaj jest jeszcze kawałek ludzkiego mięsa. Kurwa! Ominąłem kawałek. Zostawiam te krwawe ślady? No nie. God damn it.
Muszę uważać, żeby tego mięsa nie ruszać. No i woda nam się tutaj zaraz ubrudzi i będzie dość nieskuteczna. Trzeba będzie wziąć kolejne wiadro. Czekajcie, ja się chcę tego gówna pozbyć, bo to mi tutaj nie pomaga. Nie wiem, gdzie to tam poleciało. Rozumiem, że mamy taki zajebisty, wiecie. Ja się domyślam, że my mamy taki, wiecie. O nie, teraz bardziej brudzę tego mopa niż czyszczę tym. O Jezus Maria. Chciałbym pozyskać nowego bez wchodzenia w krew. Pozyskaj mi wiadro! Dobrze. Chyba zostawię mi tak krwawe ślady. Ale to nic, to nic, to nic. Poradzimy sobie. To wiadro za to chcę wziąć. Chyba najlepszym sposobem na pozbycie się wiadra jest, szczerze mówiąc, spalenie go. Chuj, że jest woda w środku. Kogo to kurwa interesuje? To jest przepotężny piec. Jej! Nie wiem, czy jest ktokolwiek na świecie, kto już tak długo grał w tą grę, jak ja w tej chwili. Dobra. Opukajmy skurwysyna. Będę oczywiście zostawiał tutaj te krwawe ślady. Ale to tego się nie da uniknąć, kiedy jest syf kurwa wszędzie. Chcę obczaić, jak wygląda mob, kiedy już jest taki, wiecie, nie do użycia. Tak. Nie zapamiętam tego, ale mniejsza z tym. Ło, kurwa! Nie, wiadro! Dobra, sukces. Przyjebałem w złą stronę wiadra. W ogóle on bardzo fajnie, kurwa, myje tego mopa, nie? Tak jeb mopem o wiadro. Skuteczne? No trochę dość skuteczne. Dobra, wydaje mi się, że... Tutaj nie były jeszcze te takie wystawki brudne, czy mi się tylko wydawało? Nie, chyba mi się wydawało. Wow, wyczyściłem ten korytarz. Zaledwie zostało mi w chuj poza tym. Tak więc no. Dziękuję wam, ludzie, za uwagę tutaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić lajkensa na odcinku. Kurwa, kolejny kawałek ciała. Jezus Maria. Nie zapomnijcie zostawić lajkensa, żeby dać znać, że wam się podobał ten materiał. Jeżeli się podobał i chcecie więcej takich, możecie napisać w komentarzu propozycję takich małych gierek, w które mogę zagrać. Tak więc do zobaczenia następnymi razami. Bye bye.